Dorosła żyrafa to bardzo trudny przeciwnik nawet dla tak dużego stada lwów. Tutaj dołączamy już w trakcie polowania, gdy drapieżniki pierwszy etap mają za sobą. Żyrafa jest otoczona i ma unieruchomione nogi, przez co nie jest w stanie uciekać i bronić się kopnięciami. Zwierzę jest zmęczone. Nie wiemy, czy to osobnik stary, czy schorowany, choć lwy są w stanie wyczuć takie informacje przy pomocy zmysłu powonienia. Tak czy inaczej, najtrudniejszy i kluczowy etap polowania wciąż jeszcze przed drapieżnikami, a mianowicie powalenie żyrafy. Tylko w ten sposób koty będą w stanie dostać się do długiej szyi ofiary i zacisnąć na niej szczęki. Na przemian uwieszają się na żyrafie, próbując ją powalić, ale ta wciąż jednak twardo trzyma się na nogach. Wreszcie jedna z samic przełamuje impas, skacząc na żyrafę i powodując, że traci ona równowagę i pada na ziemię. Lwy momentalnie chwytają ją za szyję i przystępują do duszenia. To koniec polowania i początek uczty.